Można ją znaleźć w naszym jedzeniu, w naszych domach, w naszych samochodach. Ropa to jedno z największych dóbr świata. Co by się jednak stało, gdyby wszystkie jej zasoby nagle zniknęły? Gdyby został wprowadzony stan wojenny? Do Nowego Jorku sprowadzana jest żywność. Setki tysięcy ludzi opuszczają miasta, które robią się zbyt niebezpieczne. Co się stanie z naszymi miastami, z żywnością, z naszym stylem życia? Co się stanie z nami? Ten straszny dzień w końcu nadszedł. Światowe zasoby ropy się wyczerpały. Po zagładzie. Świat bez ropy. Ropa. Wydobywamy ją z podziemi od 150 lat. To dzięki temu taniemu, uniwersalnemu paliwu świat mógł się tak szybko rozwijać. Leżące w Kalifornii pole naftowe Kern River to podziemny zbiornik o pojemności ponad 500 000 000 baryłek. To wystarczy, by zapewnić Ameryce funkcjonowanie przez 4 tygodnie. Ale pewnego dnia ten zbiornik wyschnie. To samo stanie się z innymi źródłami ropy na świecie. Od Arabii Saudyjskiej po Morze Północne i po łacie piasków bitumicznych w prowincji Alberta w Kanadzie. Ropa, dzięki której samochody jeżdżą, samoloty latają, a fabryki mogą funkcjonować, cała ropa ukryta w różnych postaciach pod ziemią zniknie. W głębi ziemi dochodzi złowrogi sygnał. Wydobyliśmy ponad 1 000 000 000 baryłek ropy. Mniej więcej tyle samo wciąż powinno być pod ziemią. Wczoraj ta jedna rafineria przetworzyła 300 tysięcy baryłek. Nagle ropy zabrakło. Kryzys, który zdaniem wielu miał nadejść kiedyś w przyszłości, właśnie się rozpoczął. Skutki będą katastrofalne. Nasz świat całkowicie się zmieni. Szacowano, że zasoby ropy wynoszą jeszcze 1 000 000 000 baryłek, ale naukowcy potwierdzają, że ropy już nie ma. Na całym świecie podziemne źródła ropy wyschły. Amerykańskie kompanie naftowe informują o 20 milionach baryłek zapasów. Kompanie twierdzą, że wytwarzanie produktów ropopochodnych, takich jak benzyna, olej napędowy, asfalt i wiele innych, poważnie ucierpi, jeśli nie znajdziemy innych źródeł ropy. W transporcie ropy kluczową rolę odgrywają tankowce. Tysiące z nich, z milionami baryłek w zbiornikach, są w drodze. Ale na rozkaz krajów, z których pochodzą, między innymi Rosji i Arabii Saudyjskiej, muszą zawrócić. Dla Stanów Zjednoczonych to potężny cios. To największy importer ropy naftowej na świecie. Codziennie wydobywa się tu ponad 8 milionów baryłek, ale zużywa ponad 2 razy więcej. Nagle każdego dnia brakuje kolejnych milionów baryłek. Na stacjach benzynowych tworzą się długie kolejki. Na tankowanie trzeba czekać nawet do 3 godzin.
Być może to ostatnia szansa na napełnienie baku. Podczas embarga na eksport ropy w 1973 roku wiele amerykańskich stacji miało kłopoty z dostawami paliwa. Dziś paliwa zaczyna brakować na ponad 100 tysiącach stacji. W innych częściach świata sytuacja jest podobna. Ceny szybują w górę. Wiele krajów dysponuje pewnymi rezerwami. W USA wynoszą one 725 milionów baryłek. By chronić bezcenne zapasy, rząd podejmuje drastyczne kroki. Samoloty, pociągi i statki są napędzane ropą. Nagle cały transport poza tym kluczowym zamiera. Pociągi nie jeżdżą. Samoloty nie latają. Nikt z 4 milionów dzisiejszych pasażerów nie doleci do miejsca przeznaczenia. To samo dotyczy setek tysięcy ton towarów. Przewóz ludzi i towarów przestał istnieć. Na ekonomiczną zapaść nie trzeba długo czekać. Niepewna sytuacja, podobna do tej po atakach z 11 września, zmusza rząd USA do zawieszenia wszystkich transakcji giełdowych. Akcje związane z ropą, szacowane na 2 biliony dolarów, są teraz bezwartościowe. W przemyśle naftowym w USA zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy ludzi. Ich miejsca pracy zniknęły. Powrót do domu może nie być łatwy. Wobec ogromnej niepewności jutra tysiące zakładów produkcyjnych przestaje działać z dnia na dzień. Miliony ludzi tracą pracę. W przemyśle i gospodarstwach domowych w Ameryce każdego dnia zużywa się tyle ropy, ile mieści się w 10 supertankowcach. Tylko w tej hucie potrzeba 1000 baryłek ropy dziennie. Jednak teraz nie ma paliwa do pieców. Nie ma więc jak wytapiać stali. Bez stali nie ma nowych budynków. Ani samochodów. A chodzi nie tylko o stal. Ropa to jedno z najpotężniejszych i najbardziej uniwersalnych paliw na świecie. Martwe rośliny i zwierzęta, zgniatane i podgrzewane przez miliony lat, wytworzyły niezwykłą substancję, którą można przerobić na wszystko. Od pasty do zębów i szminek, po tworzywa sztuczne. Teraz to wszystko zniknęło. Uruchomiona została reakcja łańcuchowa na niewyobrażalną skalę. Brak ropy wkrótce odbije się na każdym aspekcie naszego życia. Zabraknie pomocy lekarskiej, jedzenia, zasilania. A kryzys dopiero się zaczyna. Wprowadzono stan wojenny.
Oddziały Gwardii Narodowej patrolują ulice Waszyngtonu i Los Angeles. Unia Europejska wysyła 100 milionów baryłek ropy do Anglii. Giełdy od Tokio po Nowy Jork są zamknięte. Bezrobocie sięga 30%. Minęło dopiero 5 dni od wyczerpania się złóż ropy. Ludzie na całym świecie mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Terminale do przeładunku żywności w całej Ameryce Północnej od kilku dni są zamknięte. Tylko z Kalifornii 1300 ciężarówek dziennie rozwoziło do magazynów w całym kraju świeże warzywa i owoce. Stąd inne ciężarówki dostarczały towar do sklepów. Teraz przy braku paliwa nie ma jak zaopatrywać sklepów w świeże produkty. Najbardziej odczuwają to duże miasta, takie jak Nowy Jork. By zapewnić roczne wyżywienie dla jednej osoby, potrzeba pola wielkości boiska do futbolu amerykańskiego. Przed kryzysem zakupy w sklepie spożywczym były dla Amerykanów codziennością. Dziś sklepy muszą mieć ochronę Gwardii Narodowej. Kiedyś 30% świeżych owoców i warzyw w ogóle nie trafiało na półki z powodu niewielkich wad. Dziś sprzedaje się wszystko. Niemal 1/4 produktów pochodziła z zagranicy. Ale to było 5 dni temu. Teraz jedzenia zaczyna brakować. Farmy też silnie odczuwają braki żywności. Codziennie dorosła krowa zjada 45 kg paszy. Świnia potrzebuje 3,5 kg. Ale paszy nie ma jak przywieźć. Zwierzętom grozi głód. System elektroenergetyczny zaczyna się rozpadać. W wytwarzaniu energii elektrycznej kluczową rolę odgrywa węgiel. 40% elektryczności na świecie pochodzi z elektrowni węglowych. Ta angielska elektrownia zasilana była węglem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Dostarczano go pociągami. Wagon węgla wystarczał, by zapewnić dzienne zapotrzebowanie prądu dla małego miasteczka. Ale bez ropy pociągi nie kursują. Zaciemnienia występują już w całej Ameryce Północnej. Najcięższa sytuacja jest na Florydzie. Ten stan w największym stopniu polega na elektryczności wytwarzanej przez spalanie ropy. Duże szpitale są wyposażone w zapasowe generatory, ale by działały, potrzebny jest olej napędowy. Ten szpital w Miami funkcjonuje na resztkach paliwa, którego starczy na najbliższe 8 godzin. Nocne ciemności skrywają ponurą rzeczywistość. Prawo i porządek zniknęły. Szabrownicy polują na wszystko. Ludzie są zdesperowani, ale ich celem nie zawsze jest jedzenie. Grease. Aha. Diesel. Silniki diesla mogą pracować na oleju spożywczym, świeżym i już używanym. I są o 30% wydajniejsze od silników benzynowych.
Przeciętny samochód spala 7 litrów paliwa na 100 km. Dopóki nie zabraknie oleju spożywczego, tą ciężarówką i innymi dieslami wciąż można się poruszać. Unia Europejska przejęła kontrolę nad lotniskami i koleją. Paliwo niezbędne do transportu żywności wkrótce trafi do najbardziej poszkodowanych regionów. Amerykańskie rezerwy ropy skurczyły się do 500 milionów baryłek. Eksperci szacują, że zapasy wyczerpią się do końca roku. Od wyschnięcia źródeł ropy minęło 30 dni. Rządy na całym świecie podejmują drastyczne kroki. W paliwo wyposaża się służby ratownicze. Rezerwowe zapasy ropy przetwarza się na olej napędowy dla pociągów. Do elektrowni znów dostarcza się węgiel. W wielu krajach elektryczność ponownie dociera do kluczowych sektorów, ale w Ameryce Północnej sieci wysokiego napięcia nie są ze sobą sprzężone. Nie można przesłać energii z jednej sieci do drugiej. Na Florydzie, gdzie większość energii pochodzi ze spalania ropy, zaciemnienia wciąż są częste. Dzięki rezerwowemu paliwu pociągi pasażerskie znów kursują. Ale teraz przewożą żywność do dotkniętych głodem miast. Jednak transport żywności oznacza sięgnięcie po żelazne rezerwy ropy. W USA ropy wystarczy tylko na 11 miesięcy. Samochody tak wszechobecne w tym kraju już nie wrócą na drogi w takiej jak kiedyś ilości. W Ameryce jest ponad 235 milionów samochodów benzynowych. Siła potrzebna do pchania samochodu na odległość 9 km to równowartość 1 litra benzyny. Ale kraj potrzebuje samochodów. Został on wręcz zaprojektowany z myślą o nich. Pół Ameryki żyje na przedmieściach. Większość towarów konsumpcyjnych jest tam dostarczana. Brak ropy oznacza koniec wygodnego podmiejskiego życia. Alternatywne rozwiązania są potrzebne od zaraz. Na środkowym zachodzie 400 tysięcy farmerów obsiewa pola. Kiedyś uprawiano tu owoce i warzywa. Dziś wysiewa się soję. Z soi można pozyskiwać olej, przetwarzany potem na olej napędowy. Jest jeszcze inna opcja. Z kukurydzy można uzyskać etanol, paliwo, które można stosować w silnikach benzynowych. 600 tysięcy kilometrów kwadratowych pól oddano pod uprawę kukurydzy przeznaczonej na paliwo. Są dowody na to, że etanol zdaje egzamin. W Brazylii, mimo braku paliwa z ropy, po drogach wciąż jeżdżą samochody. Do baków wlewany jest etanol pozyskiwany z trzciny cukrowej. Ameryka Północna pozostaje daleko w tyle. Ale jest nadzieja, że koniec ropy nie oznacza końca cywilizowanego świata. Po amerykańskich ulicach jeżdżą tysiące samochodów z napędem elektrycznym. Na planecie bez ropy przyszłość może należeć do nich. Ale zanim ta przyszłość nadejdzie, świat musi przetrwać mroczną, niebezpieczną zimę.
Rząd USA przejął kontrolę nad trzema największymi producentami samochodów w celu zwiększenia produkcji ciężarówek elektrycznych, potrzebnych do rozwożenia żywności. Departament Rolnictwa ogłosił, że tej zimy pola Florydy, Luizjany i Hawajów zostaną obsiane trzciną cukrową, by przyspieszyć produkcję etanolu. Dostawy żywności do Nowego Jorku, Filadelfii i Bostonu zostały ograniczone do 1 na 2 dni. Od wyczerpania się źródeł ropy minęło 5 miesięcy. W dużych miastach Ameryki terminale do przeładunku żywności nie funkcjonują. Na dworcach kolejowych ustawiają się długie kolejki. Miejsce świeżych produktów zajęło mleko w proszku i ryż. Ale w miastach i tak brakuje żywności. Dostawy żywności, węgla, wozy strażackie i inne podstawowe usługi działają dzięki ropie z żelaznych zapasów. Ale niemal wszystko inne nie funkcjonuje. By ostatnie rezerwy ropy posłużyły jak najdłużej, rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował o kolejnych redukcjach w jej wydawaniu. Jeśli jednak nie znajdą się alternatywne i długotrwałe rozwiązania, za kilka miesięcy żywność w ogóle nie będzie dostarczana. Jedzenie jeszcze dociera do miast, ale śmieci nikt nie wywozi. Co roku potrzeba 6 tysięcy ciężarówek spalających 75 milionów litrów oleju napędowego, by wywieźć śmieci z Nowego Jorku. W świecie bez ropy wywózka śmieci to luksus. Mimo izolacji miast, wzrastającego głodu i wizji ciężkiej zimy, sytuacja Ameryki Północnej nie jest taka zła. Niecałe 10 tysięcy kilometrów stąd sytuacja jest katastrofalna. 90% wpływów Arabii Saudyjskiej z eksportu pochodziło ze sprzedaży ropy. Teraz gospodarka narodowa padła. To jeden z ostatnich transportów żywności do Japonii. Kiedyś 60% żywności pochodziło z importu. Dziś mieszkańcom jednego z najbogatszych krajów świata grozi głód. Przy tak drastycznych brakach w zaopatrzeniu w ropę, ludzie nie czekają na decyzję rządu. W garażach i piwnicach sami szukają pomysłów na alternatywne paliwo do samochodów. Eksperymentują z metanolem, ługiem i innymi substancjami chemicznymi, które uda im się zdobyć. Biopaliwo domowej roboty trzeba przedestylować. To niebezpieczne. Ale jeśli zda egzamin, ci, którzy są w posiadaniu właściwych komponentów, znów będą mogli użyć samochodów, na przykład po to, by wyjechać z miasta. Ale domowe wyroby sprawdzają się tylko w dieslach. A i tak nie zapewniają dalekich podróży. Prowizoryczne rozwiązania problemu braku paliwa stają w obliczu poważnych zagrożeń. Tegoroczne zbiory soi w Ameryce Północnej są 2 razy większe niż w zeszłym roku.
Wyprodukowano z niej niemal 2 miliardy litrów biooleju napędowego. Ale to wciąż mniej niż 1% oleju zużywanego w ciągu roku przed kryzysem naftowym. Do następnych zbiorów więcej dostaw nie będzie. Kukurydza potrzebna do produkcji etanolu też zbierana jest sezonowo. W ciągu ostatnich 5 miesięcy z kukurydzy wyprodukowano więcej paliwa niż kiedykolwiek w przeszłości. Ale rządy na całym świecie stoją wobec dramatycznego wyboru. Czy przyszłe zbiory powinny iść na produkcję paliwa, czy żywności? Głód to nie jedyny problem. Szpitalom kończą się zapasy produktów wytwarzanych z ropy. Każdego roku potrzeba 15 miliardów gumowych rękawiczek, których bez ropy wyprodukować się nie da. Podobnie jak lekarstw czy fartuchów ochronnych. Bez nich infekcje odporne na działanie leków szybciej się roznoszą. Mimo braku pomocy medycznej, ludzie w miastach jakoś sobie radzą. Ale pojawia się nowe zagrożenie. Każdego roku w Nowym Jorku dochodzi do kilku pożarów transformatorów. Coś, co kiedyś było pewną niedogodnością, dziś oznacza katastrofę. Przez porzucone na drogach samochody strażacy mają problemy z dojazdem na miejsce. Co gorsza, zbliża się zima. Na całej półkuli północnej ludzie stoją wobec trudnego wyboru. Pozostać w niebezpiecznych miastach, gdzie panuje głód, czy wyjechać? Exodus wciąż trwa. W całej Ameryce ludzie uciekają z miast. Podstawionymi pojazdami na piechotę, saniami, każda metoda jest dobra, by się wydostać. Temperatura spada. Setki tysięcy ludzi opuszczają miasta: Nowy Jork, Chicago, Detroit. W Europie uciekinierzy kierują się do Hiszpanii, Grecji i południowej Francji. Zdesperowani ludzie robią wszystko, by uciec przed nieznośnym zimnem. W miastach pozostały miliony samochodów. Porzucono nawet te napędzane olejem spożywczym. W niskiej temperaturze olej robi się bardzo gęsty. Silnik się zatyka i nie może pracować. Nie ma ludzi, nie ma paliwa, nie ma żywności. Północne miasta zmieniają się w betonowo-szklane wyspy otoczone połaciami śniegu. Walcząc o przetrwanie, niektórzy kierują się na północną prowincję. Mają przy sobie wszystko, co są w stanie udźwignąć. Niepsująca się żywność ma pomóc przetrwać zimę. Ale jest jej tylko tyle, ile przynieśli ze sobą. Lub ile zdołają upolować. By przetrwać zimę, dorosły mężczyzna potrzebuje 210 tysięcy kalorii. Wkrótce długa zima dotrze do wsi i miast. It's a
Klęska głodu jest gorsza niż w latach 80. XX wieku, gdy zmarło milion osób. Tym razem może być 20 milionów ofiar. Rząd amerykański ogłosił, że zapasy ropy spadły do mniej niż 250 milionów baryłek. Od wyczerpania się źródeł ropy minął rok. Kraje są coraz bardziej od siebie odizolowane. W portach amerykańskiego zachodniego wybrzeża dziennie przeładowywano ponad 55 tysięcy kontenerów. To niemal 2 miliony ton towarów. Teraz nic się tu nie dzieje. Tak samo jest na całym świecie. Porty od Rosji po Japonię są zamknięte. Handel międzynarodowy praktycznie nie istnieje. Nowe samochody benzynowe, świadectwo minionej epoki, stoją unieruchomione. Światowe armie utraciły swą moc. W Stanach Zjednoczonych Departament Obrony był największym odbiorcą ropy, na którą wydawał niemal 180 miliardów dolarów rocznie. Teraz wiele czołgów i samolotów jest bezużytecznych. Ich eksploatacja jest po prostu za droga. Pojazdy służb ratunkowych w coraz większym stopniu polegają na etanolu wytwarzanym z roślin. Silników nie trzeba dostosowywać do nowego paliwa. Wystarczy prosty układ konwersyjny. Let's go! Ale etanol, choć w nagłych wypadkach się sprawdza, nie rozwiąże światowych problemów. Wiele rządów zdecydowało się zrezygnować z etanolu. W USA 40% upraw kukurydzy przeznaczono na produkcję paliwa. Ale to kropla w morzu potrzeb. A brak tej kukurydzy tylko zwiększa głód w kraju. Etanolu nie starczy dla wszystkich amerykańskich samochodów. Ale mniejsza liczba samochodów na drogach to nie dla wszystkich zła wiadomość. Co roku na autostradach całego świata ginęły setki milionów zwierząt, takich jak łosie, jelenie czy żaby. Dla wielu gatunków ten rok jest rokiem wyjątkowo szczęśliwym. Jednak zwierzęta hodowlane nie mają tyle szczęścia. Brak ropy oznaczał brak możliwości dostarczania paszy. Farmy trzeba było zamknąć. Kosztowało to życie setek milionów krów, świń i kur. Na wsi przyszłość coraz bardziej przypomina przeszłość. Likwidacja farm przemysłowych wymusza dramatyczne zmiany zwyczajów żywieniowych. Teraz ludzie jedzą to, co sami wyhodują. Świat coraz bardziej polega na lokalnym zaopatrzeniu w żywność. Miejskie gospodarstwa rolne są coraz popularniejsze. Na przedmieściach uprawia się wszystko, co się da. Huragan o sile 5 stopni zniszczył Miami. Zginąć mogły tysiące ludzi. Sprzątanie Nowego Orleanu po przejściu huraganu Katrina w 2005 roku trwało całe lata. Ale brak ropy uniemożliwia odbudowę Miami. To nie jedyne zagrożenie dla dużych miast. Epidemia grypy rozszerza się po całym kraju. Dotarła już do Los Angeles, Miami, Houston. Powstają strefy kwarantanny. Szacuje się, że liczba ofiar śmiertelnych może dojść do 200 tysięcy. Okay,
Do szpitali trudno się dostać, a są one potrzebne jak nigdy wcześniej. Ludzi, którzy oszczędzali benzynę na czarną godzinę, czeka prawdziwy szok. Benzyna okazuje się bezużyteczna. Składniki chemiczne utrzymujące jakość paliwa uległy degradacji. Po roku benzyna do niczego się nie nadaje. Świat, tak niegdyś zintegrowany, rozpada się. Ceny litu potrzebnego do produkcji baterii i akumulatorów znów wzrosły o 300%. Saudyjska rodzina królewska abdykuje. Zamieszki wśród imigrantów w Hiszpanii. W Nowym Jorku wprowadzono stan wyjątkowy. Takiej migracji jeszcze nie obserwowano. Od wyczerpania zapasów ropy minęło 10 lat. Zmienia się nie tylko ziemia, ale i to, co poza nią. Ropa, która pomagała wynosić satelitę na orbitę, jest zbyt drogocenna, by ją marnować. Niemal 200 satelitów pełniło kiedyś kluczową funkcję w międzynarodowym systemie łączności. Dziś nie ma jak zastąpić ich nowymi. Źródłem surowców stają się zużyte urządzenia elektroniczne. Hey Dad, look what I found. Hey look, look, cell phone. To, co kiedyś wyrzucano, ma teraz ogromną wartość. Tona telefonów komórkowych zawiera ponad 275 gramów złota, niemal 135 kg miedzi i ponad 2,5 kg srebra. To surowce o podstawowym znaczeniu w świecie, gdzie handel praktycznie nie istnieje. Hey Dad, I think there's some gold in that. Oh, yeah. To nie tylko elektronika. Potrzeba setek lat, by plastik uległ rozkładowi. Butelki i skrzynki inaczej niż kiedyś można ponownie wykorzystać. Recykling jest powszechny jak nigdy dotąd. Zarówno na małą, jak i dużą skalę. ...90% statku można przetworzyć, głównie na stal. To tani surowiec wykorzystywany w budownictwie. Kontenerowce przydają się nawet po eksploatacji. Nie wszystkie statki zostają przerobione. Wiele z nich pływa, bo są napędzane biodieslem. Ten statek przewozi pierwszy ładunek litu do Ameryki Północnej. Lit pochodzi z Boliwii, gdzie wydobywa się go z miejscowych sojusz. Lit to podstawowy składnik większości baterii i akumulatorów, a świat potrzebuje źródeł elektryczności. Przemysł boliwijski przeżywa rozkwit. Na pozbawionej ropy planecie Boliwia stała się potęgą. Arabią Saudyjską Nowego Świata. Jednak biopaliwa jest za mało, by w pełni odbudować światowy handel. Trwają gorączkowe poszukiwania alternatywnego źródła energii. Na olej można przetwarzać też glony. Z 1 km² upraw otrzymuje się biopaliwo 7000 razy bardziej energetyczne niż biopaliwa z innych roślin. Glony to też całkowicie odnawialne źródło energii wymagające bardzo małej ilości nawozów. 10 lat po wyczerpaniu ropy w użyciu jest 38 miliardów litrów biopaliwa pochodzącego z glonów. To jednak wciąż za mało, by uruchomić połączenia lotnicze.
Przewóz towarów i ludzi drogą powietrzną wciąż jest za drogi. Przez ten port lotniczy każdego roku przewijały się 34 miliony pasażerów. Do szpitali niezbędne zaopatrzenie dostarczane jest innymi środkami transportu. 2 miliony ciężarówek znów są w drodze. Na ich pokładach do szpitali docierają rękawiczki, strzykawki i inny sprzęt. Wszystko wytworzone z gazu ziemnego. Szpitale są czystsze i bezpieczniejsze. W życiu miast to ważny krok naprzód. Życie ludzi zmieniło się pod każdym względem. Wielu nie przeżyło kryzysu. Społeczności się rozpadły. Rodziny utraciły swoich bliskich. Eksperci ostrzegają, że zasoby gazu ziemnego się kurczą i że szybko zużywamy też rezerwy węgla kamiennego. Dekadę po załamaniu się gospodarki sytuacja wciąż jest niestabilna. Brak ropy wciąż będzie zmieniać oblicze naszej planety. Chiny nie wahają się użyć siły, by mieć jak największy dostęp do pokładów litu leżących na terenie Tybetu. Spis ludności wykazuje, że Los Angeles to wciąż największe miasto w kraju, liczące 20 milionów mieszkańców. To pierwszy lot samolotu napędzanego wyłącznie biooleiem napędowym. Linie lotnicze planują uruchomić 6 lotów transatlantyckich na rok. Od wyczerpania się zasobów ropy minęło 40 lat. Niebo dawno nie było tak czyste. Od 40 lat nie widać na nim samolotów. Pojazdy napędzane benzyną zniknęły całkowicie. Fabryki pracujące na ropie są od dawna pozamykane. Każdego roku w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku ilość substancji zanieczyszczających zmniejsza się o 3 miliardy 100 milionów ton. W Ameryce Północnej ludzie ponownie zasiedlili kilka miast leżących na północy. Zrujnowane drogi i budynki zostały przebudowane. Puste mieszkania przerobiono na szklarnie. Dawne społeczeństwo przemysłowe powróciło do korzeni. Rolnictwa. Parkingi i parki zostały zaadaptowane pod uprawy. Central Park zmienił się w gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 3 km kwadratowych. Zbierane tu plony przeznaczone są dla tych, którzy wrócili do Nowego Jorku. Miasto karmi się samo. Czasy, gdy żywność była masowo dostarczana na przedmieścia, należą do przeszłości. Sklepy stoją puste i bezużyteczne. Benzyna nie istnieje, rezerwy ropy się skończyły. Po ulicach jeżdżą samochody, ale jakże inne od swych poprzedników. Kiedyś przeciętny pojazd ważył około 1800 kg. Nowe samochody są znacznie lżejsze i napędzane prądem. Karoserie nie są wykonane z metalu, ale z lżejszych materiałów, takich jak włókno węglowe. Ale te pojazdy są drogie. Lit potrzebny do zasilania akumulatorów wciąż nie jest powszechnie dostępny. By odbudować floty kontenerowców i ciężarówek, świat zwrócił się w stronę biopaliwa.
otrzymywanego z glonów. W Ameryce Północnej powstały potężne bioreaktory. Glony z 39 tysięcy kilometrów kwadratowych pól dostarczają całą potrzebną krajowi energię. Paliwo znów płynie rurociągami, służącymi kiedyś do przesyłu ropy w różne części świata. Transport w coraz większym stopniu opiera się na elektryczności. Elektryczne pociągi znów rozwożą ludzi po całym świecie. Wzdłuż linii kolejowych wyrastają nowe miasta. W wielu starych nikt już nie mieszka. Ropa naftowa spowodowała rozwój całego świata. Dzięki niej w ciągu 150 lat liczba mieszkańców Ziemi podwoiła się, a potem potroiła. Produkcja żywności rozwijała się skokowo, a handel światowy kwitł. Bez ropy wszystko uległo zmianie. Miasta, niebo i drogi wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. Wystarczyło, że zabrakło jednego elementu, by zmienił się cały świat. Ale zanim ta przyszłość nadejdzie, świat musi przetrwać mroczną, niebezpieczną zimę. Rząd USA przejął kontrolę nad trzema największymi producentami samochodów w celu zwiększenia produkcji ciężarówek elektrycznych, potrzebnych do rozwożenia żywności. Departament Rolnictwa ogłosił, że tej zimy pola Florydy, Luizjany i Hawajów zostaną obsiane trzciną cukrową, by przyspieszyć produkcję etanolu. Dostawy żywności do Nowego Jorku, Filadelfii i Bostonu zostały ograniczone do jednej na dwa dni. Od wyczerpania się źródeł ropy minęło 5 miesięcy. W dużych miastach Ameryki terminale do przeładunku żywności nie funkcjonują. Na dworcach kolejowych ustawiają się długie kolejki. Miejsce świeżych produktów zajęło mleko w proszku i ryż. Ale w miastach i tak brakuje żywności. Dostawy żywności, węgla, wozy strażackie i inne podstawowe usługi działają dzięki ropie z żelaznych zapasów. Ale niemal wszystko inne nie funkcjonuje. By ostatnie rezerwy ropy posłużyły jak najdłużej, rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował o kolejnych redukcjach w jej wydawaniu. Jeśli jednak nie znajdą się alternatywne i długotrwałe rozwiązania, za kilka miesięcy żywność w ogóle nie będzie dostarczana. Jedzenie jeszcze dociera do miast, ale śmieci nikt nie wywozi. Co roku potrzeba 6 tysięcy ciężarówek spalających 75 milionów litrów oleju napędowego, by wywieźć śmieci z Nowego Jorku. W świecie bez ropy wywózka śmieci to luksus. Mimo izolacji miast, wzrastającego głodu i wizji ciężkiej zimy, sytuacja Ameryki Północnej nie jest taka zła. Proszku i ryż. Ale w miastach i tak brakuje żywności.
dostawy żywności, węgla. Wozy strażackie i inne podstawowe usługi działają dzięki ropie z żelaznych zapasów. Ale niemal wszystko inne nie funkcjonuje. By ostatnie rezerwy ropy posłużyły jak najdłużej, rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował o kolejnych redukcjach w jej wydawaniu. Jeśli jednak nie znajdą się alternatywne i długotrwałe rozwiązania, za kilka miesięcy żywność w ogóle nie będzie dostarczana. Jedzenie jeszcze dociera do miast, ale śmieci nikt nie wywozi. Co roku potrzeba 6 tysięcy ciężarówek spalających 75 milionów litrów oleju napędowego, by wywieźć śmieci z Nowego Jorku. W świecie bez ropy wywózka śmieci to luksus. Mimo izolacji miast, wzrastającego głodu i wizji ciężkiej zimy, sytuacja Ameryki Północnej nie jest taka zła. Niecałe 10 tysięcy kilometrów stąd sytuacja jest katastrofalna. 90% wpływów Arabii Saudyjskiej z eksportu pochodziło ze sprzedaży ropy. Teraz gospodarka narodowa padła. To jeden z ostatnich transportów żywności do Japonii. Kiedyś 60% żywności pochodziło z importu. Dziś mieszkańcom jednego z najbogatszych krajów świata grozi głód. Przy tak drastycznych brakach w zaopatrzeniu w ropę, ludzie nie czekają na decyzję rządu. W garażach i piwnicach sami szukają pomysłów na alternatywne paliwo do samochodów. Eksperymentują z metanolem, nośni skrywają ponurą rzeczywistość. Prawo i porządek zniknęły. Szabrownicy polują na wszystko. Ludzie są zdesperowani, ale ich celem nie zawsze jest jedzenie. Grease. Aha. Diesel. Yeah. We can use this. Silniki diesla mogą pracować na oleju spożywczym, świeżym i już używanym. I są o 30% wydajniejsze od silników benzynowych. Przeciętny samochód spala 7 litrów paliwa na 100 kilometrów. Dopóki nie zabraknie oleju spożywczego, tą ciężarówką i innymi dieslami wciąż można się poruszać. Unia Europejska przejęła kontrolę nad lotniskami i kolejami. Paliwo niezbędne do transportu żywności wkrótce trafi do najbardziej poszkodowanych regionów. Amerykańskie rezerwy ropy skurczyły się do 500 milionów baryłek. Eksperci szacują, że zapasy wyczerpią się do końca roku. Od wyschnięcia źródeł ropy minęło 30 dni. Rządy na całym świecie podejmują drastyczne kroki. W paliwo wyposaża się służby ratownicze. Rezerwowe zapasy ropy przetwarza się na olej napędowy dla pociągów. Do elektrowni znów dostarcza się węgiel. W
wielu krajach elektryczność ponownie dociera do kluczowych sektorów, ale w Ameryce Północnej sieci wysokiego napięcia nie są ze sobą sprzężone. Nie można przesłać energii z jednej sieci do drugiej. Na Florydzie, gdzie większość energii pochodzi ze spalania ropy, zaciemnienia wciąż są częste. Dzięki rezerwowemu paliwu pociągi pasażerskie znów kursują. Ale teraz przewożą żywność do dotkniętych głodem miast. Jednak transport żywności oznacza sięgnięcie po żelazne rezerwy ropy. W USA ropy wystarczy tylko czołowym zamiera. Pociągi nie jeżdżą. Samoloty nie latają. Nikt z 4 milionów dzisiejszych pasażerów nie doleci do miejsca przeznaczenia. To samo dotyczy setek tysięcy ton towarów. Przewóz ludzi i towarów przestał istnieć. Na ekonomiczną zapaść nie trzeba długo czekać. Niepewna sytuacja, podobna do tej po atakach z 11 września, zmusza rząd USA do zawieszenia wszystkich transakcji giełdowych. Akcje związane z ropą, szacowane na 2 biliony dolarów, są teraz bezwartościowe. W przemyśle naftowym w USA zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy ludzi. Do Mexico. Sure. All right. Ich miejsca pracy zniknęły. All right, let's move. Powrót do domu może nie być łatwy. Wobec ogromnej niepewności jutra tysiące zakładów produkcyjnych przestaje działać z dnia na dzień. Miliony ludzi tracą pracę. W przemyśle i gospodarstwach domowych w Ameryce każdego dnia zużywa się tyle ropy, ile mieści się w 10 supertankowcach. Tylko w tej hucie potrzeba 1000 baryłek ropy dziennie. Jednak teraz nie ma paliwa do pieców. Nie ma więc jak wytapiać stali. Bez stali nie ma nowych budynków. Ani samochodów. A chodzi nie tylko o stal. Ropa to jedno z najpotężniejszych i najbardziej uniwersalnych paliw na świecie. Martwe rośliny i zwierzęta, zgniatane i podgrzewane przez miliony lat, wytworzyły niezwykłą substancję, którą można przerobić na wszystko. Od pasty do zębów i szminek, po tworzywa sztuczne. Teraz to wszystko zniknęło. Uruchomiona została reakcja łańcuchowa na niewyobrażalną skalę. Na pozbawionej ropy planecie Boliwia stała się potęgą, Arabią Saudyjską Nowego Świata. Jednak biopaliwa jest za mało, by w pełni odbudować światowy handel. Trwają gorączkowe poszukiwania alternatywnego źródła energii. Na olej można przetwarzać też glony. Z 1 km² upraw otrzymuje się biopaliwo 7000 razy bardziej energetyczne niż biopaliwa z innych roślin. Glony to też całkowicie odnawialne źródło energii, wymagające bardzo małej ilości nawozów. 10 lat po wyczerpaniu ropy w użyciu jest 38 miliardów litrów biopaliwa pochodzącego z glonów. To jednak wciąż za mało, by uruchomić połączenia lotnicze. Przewóz towarów i ludzi drogą powietrzną wciąż jest za drogi. Przez ten port lotniczy każdego roku przewijały się 34 miliony pasażerów.
Do szpitali niezbędne zaopatrzenie dostarczane jest innymi środkami transportu. 2 miliony ciężarówek znów są w drodze. Na ich pokładach do szpitali docierają rękawiczki, strzykawki i inny sprzęt. Wszystko wytworzone z gazu ziemnego. Szpitale są czystsze i bezpieczniejsze. W życiu miast to ważny krok naprzód. Życie ludzi zmieniło się pod każdym względem. Wielu nie przeżyło kryzysu. Społeczności się rozpadły. Rodziny utraciły swoich bliskich. Eksperci ostrzegają, że zasoby gazu ziemnego się kurczą i że szybko zużywamy też rezerwy węgla kamiennego. Dekadę po załamaniu się gospodarki sytuacja wciąż jest niestabilna. Brak ropy wciąż będzie zmieniać oblicze naszej planety. Chiny nie wahają się użyć siły, by mieć jak największy dostęp do pokładów litu leżących na terenie Tybetu. Spis ludności wykazuje, że Los Angeles to wciąż... To nie tylko elektronika. Potrzeba setek lat, by plastik uległ rozkładowi. Butelki i skrzynki inaczej niż kiedyś można ponownie wykorzystać. Recykling jest powszechny jak nigdy dotąd. Zarówno na małą, jak i dużą skalę. ...90% statku można przetworzyć, głównie na stal. To tani surowiec wykorzystywany w budownictwie. Kontenerowce przydają się nawet po eksploatacji. Nie wszystkie statki zostają przerobione. Wiele z nich pływa, bo są napędzane biodieslem. Ten statek przewozi pierwszy ładunek litu do Ameryki Północnej. Lit pochodzi z Boliwii, gdzie wydobywa się go z miejscowych solisk. Lit to podstawowy składnik większości baterii i akumulatorów, a świat potrzebuje źródeł elektryczności. Przemysł boliwijski przeżywa rozkwit. Na pozbawionej ropy planecie Boliwia stała się potęgą. Arabią Saudyjską Nowego Świata. Jednak biopaliwa jest za mało, by w pełni odbudować światowy handel. Trwają gorączkowe poszukiwania alternatywnego źródła energii. Na olej można przetwarzać też glony. Z 1 km² upraw otrzymuje się biopaliwo 7000 razy bardziej energetyczne niż biopaliwa z innych roślin. Glony to też całkowicie odnawialne źródło energii wymagające bardzo małej ilości nawozów. 10 lat po wyczerpaniu ropy w użyciu jest 38 miliardów litrów biopaliwa pochodzącego z glonów. To jednak wciąż za mało, by uruchomić połączenia lotnicze. Przewóz towarów i ludzi drogą powietrzną wciąż jest za drogi. Przez ten port lotniczy każdego roku przewijały się 34 miliony pasażerów. Do szpitali niezbędne zaopatrzenie dostarczane jest innymi środkami transportu. 2 miliony ciężarów.
Wobec ogromnej niepewności jutra tysiące zakładów produkcyjnych przestaje działać z dnia na dzień. Miliony ludzi tracą pracę. W przemyśle i gospodarstwach domowych w Ameryce każdego dnia zużywa się tyle ropy, ile mieści się w 10 supertankowcach. Tylko w tej hucie potrzeba 1000 baryłek ropy dziennie. Jednak teraz nie ma paliwa do pieców. Nie ma więc jak wytapiać stali. Bez stali nie ma nowych budynków. Ani samochodów. A chodzi nie tylko o stal. Ropa to jedno z najpotężniejszych i najbardziej uniwersalnych paliw na świecie. Martwe rośliny i zwierzęta, zgniatane i podgrzewane przez miliony lat, wytworzyły niezwykłą substancję, którą można przerobić na wszystko. Od pasty do zębów i szminek, po tworzywa sztuczne. Teraz to wszystko zniknęło. Uruchomiona została reakcja łańcuchowa na niewyobrażalną skalę. Brak ropy wkrótce odbije się na każdym aspekcie naszego życia. Zabraknie pomocy lekarskiej, jedzenia, zasilania. A kryzys dopiero się zaczyna. Wprowadzono stan wojenny. Oddziały Gwardii Narodowej patrolują ulice Waszyngtonu i Los Angeles. Unia Europejska wysyła 100 milionów baryłek ropy do Anglii. Giełdy od Tokio po Nowy Jork są zamknięte. Bezrobocie sięga 30%. Minęło dopiero 5 dni od wyczerpania się złóż ropy. Ludzie na całym świecie mają problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Terminale do przeładunku żywności w całej Ameryce Północnej od kilku dni są zamknięte. Tylko z Kalifornii 1300 ciężarówek dziennie rozwoziło do magazynów w całym kraju świeże warzywa i owoce. Stąd inne ciężarówki szybciej się roznoszą. Mimo braku pomocy medycznej, ludzie w miastach jakoś sobie radzą. Ale pojawia się nowe zagrożenie. Każdego roku w Nowym Jorku dochodzi do kilku pożarów transformatorów. Coś, co kiedyś było pewną niedogodnością, dziś oznacza katastrofę. Przez porzucone na drogach samochody strażacy mają problemy z dojazdem na miejsce. Co gorsza, zbliża się zima. Na całej półkuli północnej ludzie stoją wobec trudnego wyboru. Pozostać w niebezpiecznych miastach, gdzie panuje głód, czy wyjechać? Exodus wciąż trwa. W całej Ameryce ludzie uciekają z miast. Podstawionymi pojazdami na piechotę, saniami, każda metoda jest dobra, by się wydostać. Temperatura spada. Setki tysięcy ludzi opuszczają miasta: Nowy Jork, Chicago, Detroit. W Europie uciekinierzy kierują się do Hiszpanii, Grecji i południowej Francji. Zdesperowani ludzie robią wszystko, by uciec przed nieznośnym zimnem. W miastach pozostały miliony samochodów.
Porzucono nawet te napędzane olejem spożywczym. W niskiej temperaturze olej robi się bardzo gęsty. Silnik się zatyka i nie może pracować. Nie ma ludzi, nie ma paliwa, nie ma żywności. Północne miasta zmieniają się w betonowo-szklane wyspy otoczone połaciami śniegu. Walcząc o przetrwanie, niektórzy kierują się na północną prowincję. Mają przy sobie wszystko, co są w stanie udźwignąć. Ale zanim ta przyszłość nadejdzie, świat musi przetrwać mroczną, niebezpieczną zimę. Rząd USA przejął kontrolę nad trzema największymi producentami samochodów w celu zwiększenia produkcji ciężarówek elektrycznych, potrzebnych do rozwożenia żywności. Departament Rolnictwa ogłosił, że tej zimy pola Florydy, Luizjany i Hawajów zostaną obsiane trzciną cukrową, by przyspieszyć produkcję etanolu. Dostawy żywności do Nowego Jorku, Filadelfii i Bostonu zostały ograniczone do jednej na dwa dni. Od wyczerpania się źródeł ropy minęło 5 miesięcy. W dużych miastach Ameryki terminale do przeładunku żywności nie funkcjonują. Na dworcach kolejowych ustawiają się długie kolejki. Miejsce świeżych produktów zajęło mleko w proszku i ryż. Ale w miastach i tak brakuje żywności. Dostawy żywności, węgla, wozy strażackie i inne podstawowe usługi działają dzięki ropie z żelaznych zapasów. Ale niemal wszystko inne nie funkcjonuje. By ostatnie rezerwy ropy posłużyły jak najdłużej, rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował o kolejnych redukcjach w jej wydawaniu. Jeśli jednak nie znajdą się alternatywne i długotrwałe rozwiązania, za kilka miesięcy żywność w ogóle nie będzie dostarczana. Jedzenie jeszcze dociera do miast, ale śmieci nikt nie wywozi. Co roku potrzeba 6 tysięcy ciężarówek spalających 75 milionów litrów oleju napędowego, by wywieźć śmieci z Nowego Jorku. W świecie bez ropy wywózka śmieci to luksus. Mimo izolacji miast, wzrastającego głodu i wizji ciężkiej zimy, sytuacja Ameryki Północnej nie jest taka zła. Nagle ropy zabrakło. Kryzys, który zdaniem wielu miał nadejść kiedyś w przyszłości, właśnie się rozpoczął. Skutki będą katastrofalne. Nasz świat całkowicie się zmieni. Szacowano, że zasoby ropy wynoszą jeszcze bilion baryłek, ale naukowcy potwierdzają, że ropy już nie ma. Na całym świecie podziemne źródła ropy wyschły. Amerykańskie kompanie naftowe informują o 20 milionach baryłek zapasów. Kompanie twierdzą, że wytwarzanie produktów ropopochodnych, takich jak benzyna, olej napędowy, asfalt i wiele innych, poważnie ucierpi, jeśli nie znajdziemy innych źródeł ropy. W transporcie ropy kluczową rolę odgrywają tankowce.
Tysiące z nich z milionami baryłek w zbiornikach są w drodze. Ale na rozkaz krajów, z których pochodzą, między innymi Rosji i Arabii Saudyjskiej, muszą zawrócić. Dla Stanów Zjednoczonych to potężny cios. To największy importer ropy naftowej na świecie. Codziennie wydobywa się tu ponad 8 milionów baryłek, ale zużywa ponad dwa razy więcej. Nagle każdego dnia brakuje kolejnych milionów baryłek. Na stacjach benzynowych tworzą się długie kolejki. Na tankowanie trzeba czekać nawet do 3 godzin. Być może to ostatnia szansa na napełnienie baku. Podczas embarga na eksport ropy w 1973 roku wiele amerykańskich stacji miało kłopoty z dostawami paliwa. Dziś paliwa zaczyna brakować na ponad 100 tysiącach stacji. W innych częściach świata sytuacja jest podobna. Ceny szybują w górę. To nie tylko elektronika. Potrzeba setek lat, by plastik uległ rozkładowi. Butelki i skrzynki inaczej niż kiedyś można ponownie wykorzystać. Recykling jest powszechny jak nigdy dotąd. Zarówno na małą, jak i dużą skalę. ...90% statku można przetworzyć, głównie na stal. To tani surowiec wykorzystywany w budownictwie. Kontenerowce przydają się nawet po eksploatacji. Nie wszystkie statki zostają przerobione. Wiele z nich pływa, bo są napędzane biodieslem. Ten statek przewozi pierwszy ładunek litu do Ameryki Północnej. Lit pochodzi z Boliwii, gdzie wydobywa się go z miejscowych solisk. Lit to podstawowy składnik większości baterii i akumulatorów, a świat potrzebuje źródeł elektryczności. Przemysł boliwijski przeżywa rozkwit. Na pozbawionej ropy planecie Boliwia stała się potęgą. Arabią Saudyjską Nowego Świata. Jednak biopaliwa jest za mało, by w pełni odbudować światowy handel. Trwają gorączkowe poszukiwania alternatywnego źródła energii. Na olej można przetwarzać też glony. Z 1 km² upraw otrzymuje się biopaliwo 7000 razy bardziej energetyczne niż biopaliwa z innych roślin. Glony to też całkowicie odnawialne źródło energii wymagające bardzo małej ilości nawozów. 10 lat po wyczerpaniu ropy w użyciu jest 38 miliardów litrów biopaliwa pochodzącego z glonów. To jednak wciąż za mało, by uruchomić połączenia lotnicze. Przewóz towarów i ludzi drogą powietrzną wciąż jest za drogi. Przez ten port lotniczy każdego roku przewijały się 34 miliony pasażerów. Do szpitali niezbędne zaopatrzenie dostarczane jest innymi środkami transportu. 2 miliony ciężarówek znów są w drodze.